Witamy Was serdecznie w takiej nowej serii, a mianowicie serii typowo spinningowej chyba. Będziemy pokazywać Wam fajne zakątki, może i całej Polski. Zobaczymy, jak nam się tu uda. To w zasadzie Wy będziecie decydować, co byście chcieli widzieć na tych filmach, o co byście chcieli prosić, to piszcie w komentarzach. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o prawie tym takim wędkarskim, morskim, gdzie możemy łowić. Tak jak widzicie, jesteśmy w porcie, bo spinning morski to przede wszystkim są te wszystkie zabudowania portowe, są też jakieś małe łódki, także dzisiaj poruszymy temat prawniczy. Najważniejsza kwestia chyba, żeby no, zacząć łowić w tych portach, to oprócz no, przysłowiowego BHP, nie Jarku, to jest to, żebyście dokonali opłaty morskiej, żadna, słuchajcie, filozofia. Wpłacacie pieniążki na konto, drukujecie sobie potwierdzenie, myk, i ważne, żeby imię, nazwisko, które podacie na przelewie, zgadzało się z imieniem, nazwiskiem w waszym dowodzie tożsamości, w sumie chyba obojętnie jakim, nie? Najlepiej chyba dowód osobisty, myślę. Coś ze zdjęciem, żeby no, ten kontroler, który no, przychodzi Was trzepać, sprawdzać, wlepiać mandat, żeby mógł sprawdzić i być pewny, że no dobra, dokonaliście tej opłaty. Opłaty możecie dokonywać tam. Znaczy się nie na konto Władek Team, nie? Tam jest stronka, gdzie jest wszystko jeszcze raz wytłumaczone, o co w tym wszystkim chodzi. No ale kasa nie jest duża, co? Nie, w tej chwili to są opłaty w wysokości 7 zł tygodniowo, 11 miesięcznie i 42 rocznie, więc to jest bardzo, bardzo przyzwoicie. To jest naprawdę, słuchajcie, to jest wręcz zachęcające do tego, żebyście skorzystali z tej możliwości, jeżeli jesteście nawet na wakacjach. 7 zł za to, żeby sobie połowić, nie? No nigdzie indziej nie połowimy za taką kwotę, bo na wszelkich łowiskach komercyjnych te kwoty wynoszą no co najmniej 20 zł, 30. Więc tutaj morze jest bezkonkurencyjne. Na pewno jest to ukłon w kierunku wczasowiczów właśnie. I z tego oni korzystają, co było widać. No dzisiaj jest który? 30? No sierpnia, koniec lata. Sierpnia, więc to już widać w porcie, że jest tych osób znacznie mniej, ale co najmniej kilka osób właśnie takich przyjeżdżających tutaj, nawet z rodzinami się widziałem i cała rodzina pytała właśnie o wędkowanie tutaj na wodach morskich w porcie. Mhm. I to jest też ważne, bo często zadajecie nam pytania na naszym forum dyskusyjnym czy na Facebooku, gdzie można łowić, jak już dokonacie tej opłaty, to gdzie możecie łowić? Słuchajcie, możecie łowić w zasadzie na całej linii brzegowej Morza Bałtyckiego, oczywiście tej polskiej linii brzegowej, która jest no, znaczna, ale jeżeli chodzi o porty, to mogą być drobne obostrzenia, nie? Tak, jest coś, co my cały czas nazywamy zakazem portowym. Takie rozporządzenie, które jakby zabrało spinningistom możliwość realizowania swojej pasji od 15 września do końca lutego, czyli na wszystkich wodach wewnętrznych. 15 września, morskich. Pamiętajcie, bo wrzesień to jest jeszcze, że wczasowicze przyjeżdżają. Nie wolno tego robić, tak. Tak. Można łowić na spławik i na grunt, ale tylko między godziną 7 rano a 17. I poza tymi godzinami no, obowiązuje całkowity zakaz wędkowania. Przepis troszeczkę niesprawiedliwy chyba dla wędkarzy, bo krzywdzący przede wszystkim tych wędkarzy, którzy są uczciwi i którzy łowią zgodnie z przepisami, no bo wszelkiej maści kłusownicy i tak to będą robić i robią to, bo, bo rozmawiamy z różnymi ludźmi również w Gdańsku i ten proceder kwitnie. I nie wiem, czy są służby, którym chciałoby się właśnie regularnie kontroli dokonywać, na przykład w Gdańsku na Motławie. No ale to już jest zupełnie inny temat. No właśnie, jakbyś mógł tak pokrótce wymienić te zabudowania, które wchodzą w ten zakaz portowy, no to są wszystkie porty chyba, to są wszystkie porty, to są wody morskie Motławy, bo dalej się rozciągają wody spółdzielni Troci. Tam właśnie od 15 września przenoszą się wszyscy ci wędkarze, którzy w tamtym regionie łowią, wszyscy gdańszczanie, wszyscy, którzy tam z Trójmiasta przyjeżdżają, z Rumi, z Redy i tak dalej, przenoszą się po prostu na wody spółdzielni Troć, gdzie opłata jest do tej pory przynajmniej była 15 zł dziennie. A później jest wielki powrót w marcu, właśnie 1 marca jest otwarcie sezonu spinningowego. Ja byłem w tym roku 2 marca, ludzi było masa, no wędkarzy było masa, zatrzęsienie ludzi. Korzystając z tego właśnie, że zaczął się sezon i w marcu dopiero u nas też się zaczyna sezon na sandacza. No właśnie, bo kiedyś no nie było tego zakazu portowego i sandacza się łowiło przez całą zimę. To w sumie w zimie no najlepsze te okresy na sandacza były. Tak, od pierwszych przymrozków, w listopadzie mniej więcej. Jeżeli trafiliśmy na te dni, kiedy on wpływał do portu, nie naoglądał się tych wszystkich przynęt,
no to brania były rzeczywiście czasami atomowe i można było się wyłowić. Mhm. No dobra, czyli mamy ten zakaz sportowy od tego 15 września, mhm. czyli od połowy września. No i jeżeli no mamy taki urlop, że no 20 września przyjeżdżamy do tego Władysława, jaką wędkę wziąć, na co się nastawić? No bo rozumiem, że łowimy tutaj typowo gruntowo. Tak, albo właśnie na spławik. Tutaj właśnie spoglądam w stronę akwenu jachtowego. Widzę, że chłopcy też tam łowią właśnie, spinningują sobie. No później zostaje właśnie ten spławik, co nie jest takim złym rozwiązaniem, bo w ciepłe dni te okonie czasami stoją bardzo wysoko. Widać je tam nawet przy pomoście jachtowym, one pływają. No ale dla mnie, jako dla spinningisty, no to jest takie bardzo mocne ograniczenie, tak? Bo na dobrą sprawę, jeżeli już ktoś chciał wprowadzić ten zakaz, to mógłby on obowiązywać od 1 listopada, bo tak. Właściwie przez pół września i przez październik można było sobie te małe paściaki dłubać jeszcze z przyjemnością. Mhm. No ale niestety. No niestety, czyli zobaczcie, jesteśmy po 15 września w porcie, chociażby tutaj we Władysławowie, czyli łowimy metodą gruntową, czyli na jakiegoś tam robaczka, tak? Na dendrobenę, jakąś glizdę. Mhm. Łowimy przede wszystkim flądry chyba, nie? Tak, myślę, że temperatura wody trochę już spadnie i ta flądra powinna w porcie być, aż ostatnio ktoś z naszych właśnie wadkowiczów wrzucił zdjęcia z połowy śledzi i flonder właśnie, więc... Tak, tak, tutaj z tego jeszcze, portu. Tak, tak, tutaj cały falochron właściwie to są miejscówki na flondrę, można próbować. Mhm. Czyli reasumując, pamiętajcie o tym, żeby wcześniej zrobić tą opłatę, możecie ją nawet z rana zrobić, zapisać sobie, nie wiem, w telefonie print screena, cokolwiek, żeby to miało ręce i nogi. Najlepiej mimo wszystko sobie wydrukować, bo zdarza się, że no, ktoś zaprosi was na jakąś łajbę, wypłyniecie troszeczkę dalej od brzegu i tam nie ma na przykład zasięgu i jak zapomnicie zrobić tego print screena, nie? Takie sytuacje u nas na łososiu się zdarzały, no to nie ma zasięgu, nie ma internetu, nie pokażecie, żeście dokonali tej opłaty, a nie zawsze ten print screen oni też biorą, wiecie, pod uwagę. Najlepiej sobie wydrukować to. Pieczątki żadnej nie potrzebujecie, taki świstek wystarcza. I tutaj też ukłon dla tych wszystkich naszych kontrolerów, że ten świstek wystarcza, a nie jakieś pieczątki, tak, wiesz, tak. Cuda kiedyś, na kilu. Kiedyś była jeszcze karta, która gdzieś tam, pamiętam, tak. Mi na przykład zamokła na rozewie, kiedy gdzieś tam za trocią rzucałem. No. No teraz za każdym razem możemy sobie z komputera wydrukować potwierdzenie, więc jest to na pewno dużo wygodniejsze. I kasa jest dużo mniejsza, bo kiedyś, pamiętam, 150 zł żeśmy płacili za rok, teraz płacimy 42 zł. Są też zniżki dla ludzi, którzy mają, nie wiem, kartę dużej rodziny, chyba dla emerytów jeszcze i tego typu jeszcze cuda są, ale słuchajcie, ja wam powiem szczerze, ja nawet mam kartę dużej rodziny, ale to się nie opłaca, bo ja będę musiał cały czas mieć ze sobą tą kartę dużej rodziny jeszcze, nie? Żeby wylegitymować się, że mam zniżkę. I w tym momencie wolę dopłacić to tam chyba 7 zł więcej i po prostu nie musieć chodzić z jakimś portfelem, wiesz, z tym wszystkim, naprawdę super sprawa. No i to chyba, słuchajcie, na tyle. Na następnym odcinku pogadamy sobie typowo o rybach, które możemy łowić w zabudowaniach portowych, w tych wszystkich zakamarkach pomiędzy łajbami oczywiście, czy możemy łowić pomiędzy jednym kutrem a drugim, wchodząc na kuter. Dzisiaj jesteśmy tutaj na jednostce Melania. Jest to jednostka zaprzyjaźnionej firmy Nordster z Gdańska, w sumie z Trójmiasta. I jeżeli byście wybierali się na dorsza właśnie z tamtej okolicy, no to są jedne z najlepszych jednostek, czyli szukajcie Nordster, ewentualnie Melanie. Naprawdę super sprawa, a pokoje w Kosakowie też niczego sobie. Trzymajcie się, cześć!